Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Angie Style. Wiecie, że mój kanał, dzisiaj takie trochę pogadanki. Wiecie, że mój kanał jest tak naprawdę o wszystkim. Testuję tutaj kosmetyki, opowiadam Wam o nich. Były już piosenki, były wiersze, różne opowieści, wycieczki, podróże, pamiątki. Smakowaliśmy jedzonka różne. Kawę. I mój kanał jest taki ogólnie lifestyle'owy, o życiu, o różnych przetestowanych przeze mnie rzeczach, odwiedzonych miejscach. Tym, czym mogę się z Wami podzielić z mojego autentycznego życia, nie żadnej influencerki, youtuberki, tylko normalnej, takiej Waszej Angie, to właśnie to robię. Bardzo się cieszę, że widzę tą oglądalność tych wrzucanych filmików, choć nie zawsze dajecie łapkę w górę, choć nie zawsze komentujecie, to ja Wam naprawdę z całego serca dziękuję za to, że jesteście, bo dzięki Wam, dzięki temu, że widzę, ile było wyświetleń, chce mi się kręcić kolejny odcinek. Zapewne nieraz widzieliście na moim kanale, że ktoś niemiło mi coś skomentował. Już nie wspomnę o odcinku, który ma najwięcej wyświetleń. Jest to odcinek o butach, gdybyście nie wiedzieli. Tam już było grubo, jeżeli chodzi o komentarze. Natomiast ja się w ogóle tym nie przejęłam. Wiecie dlaczego? Bo komentują to ludzie, którzy mnie nie znają. Widzą filmik jeden, nie oglądają kolejnych i po prostu sypią jakieś tam komentarze, które na celu mają tylko kogoś poniżyć, urazić, zhejtować. Więc tak na dobrą sprawę nie ma co się przejmować takimi komentarzami. Ale mój dzisiejszy odcinek to po pierwsze, to jest takie podziękowanie dla Was, że jesteście, bo naprawdę daje mi to dużo motywacji i siły. Już nieraz po roku, po dwóch, a tak naprawdę już jest leci czwarty, miałam zrezygnować. Już sobie mówiłam, dobra, to ostatni odcinek i kończymy. Albo, dobra, zmieniam coś, będę kręcić tylko w jakimś jednym stylu. Nie będzie tego wszystkiego. Ale później kupuję nową kawę, kupuję jakiś nowy kosmetyk, piszę nowy wiersz i myślę sobie o Was, że chcę się z Wami tym podzielić. Ten kanał jest dla mnie bardzo ważny, ponieważ utworzyłam go w pewnym momencie mojego życia, kiedy właśnie potrzebowałam tego. I on mi dał dużo siły. Dzięki temu wyszłam z sytuacji, które dla wielu osób po prostu skończyłyby się źle, a ja sobie z tym poradziłam. Może kiedyś o tym opowiem, natomiast teraz tylko o tym napomnę, dlatego naprawdę powtarzam się, ale jeszcze raz wielkie dzięki, że jesteście tu ze mną, że oglądacie moje odcinki, że czasem dacie tego kciuka w górę, pokazując mi, że podoba nam się to, co robisz. Kiedy komentujecie, to ja już w ogóle jestem w niebo wzięta, kiedy widzę, że pytacie mnie o coś, zachęcacie do kolejnych odcinków. Natomiast, tak jak już wspomniałam, tych niemiłych komentarzy, jakichś obraźliwych, nie brakuje. Gdzie tak naprawdę w internecie hejt to jest, wiecie, siedzi ktoś sobie po drugiej stronie i najłatwiej kogoś zhejtować. Ja się tym nie przejmuję, bo tworząc ten kanał, zdawałam sobie sprawę, że tak będzie. Że będą osoby, którym się coś spodoba, będą osoby, którym się to nie spodoba. Natomiast zadziwia mnie to, że nawet gdzieś tam właśnie na jakichś tam Facebookach, Instagramach ludzie nie chcą słyszeć prawdy, oddalają tą prawdę od siebie, chcieliby, żeby świat był taki piękny, kolorowy. Natomiast kiedy na przykład ja gdzieś tam się udzielę, to od razu jest autentyczny taki hejt w moją stronę. I wyobraźcie sobie, że ten hejt nie tyczy się mnie osobiście, bo nikt mnie nie zna. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy jestem wykształcona, inteligentna, głupia, mądra, gdzie pracuję. Natomiast hejt cały czas tyczy się mojej urody. Na zasadzie. Nie tam, że wiecie, jesteś brzydka, jesteś coś tam. Nie. Wszystko tyczy się, że jestem porobiona. Zrób sobie większe usta. Widać, że policzki wypchane, widać, że cała sztuczna, sztuczna lala, więcej plastiku, bla, bla, bla. Po prostu wszystko, wszystko to jest hejt na mnie. Ja nie wiem, czy ja mam się tak naprawdę obrażać, czy nie, ale już wielokrotnie w moich odcinkach mówiłam Wam o tym, podkreślałam to, że jestem naturalna,
Moje włosy są farbowane, też o tym wspominałam, na blond, ponieważ ja naturalnie też byłam taką blondynką, jasną blondynką, ale zaczęłam sobie grzebać sama w domu farbami we włosach i musiałam udać się do fryzjera, żeby on uratował sytuację. Włosy zaczęły ciemnieć, pewnie też z wiekiem, wiecie, włosy stają się mniej błyszczące, mniej takie świeże, mniej odżywione. Po prostu nasze naturalne włosy są inne niż te farbowane. I to widać, kto ma naturalne włosy, kto nie. I ja po prostu co jakiś czas chodzę farbować. To nie jest tak, że ja, wiecie, dopuszczam do tego, żeby mieć odrost dotąd, ale na przykład tak jak tutaj mam, już delikatnie widać odrost, mi to naprawdę nie przeszkadza. Więc chcecie hejtować mój odrost? Proszę bardzo, kto farbuje włosy i nie ma odrostu i od razu pilnuje, że już milimetr i biegnie. No, myślę, że nikt tego nie robi, ale okej, że jestem porobiona. Trudno, no też się zdarza, że komuś, no nie wiem, nie ma innych argumentów, to powie mi, że jestem sztuczna. Ale wy, moi widzowie, osoby, które mnie oglądają, już nie raz opowiadałam o tym, że jestem w 100% naturalna. I dla mnie liczy się opinia takich osób, liczy się opinia ludzi, którzy mnie naprawdę znają, a nie kogoś tam, kto przechodzi ulicą, czy widzi mnie pierwszy raz w internecie jakieś moje zdjęcie. Albo czyta komentarz, który mu się nie spodoba, więc postanawia wylać całą swoją frustrację, a po drugiej stronie siedzi ktoś, kto w życiu nie wstawiłby zdjęcia profilowego i ma tam jakieś kwiatki czy kotki. Więc wiecie, nie ma się czym to przejmować. Ale do czego dążę w tym odcinku, kochani? Miałam już odcinek o tym, o spełnionych marzeniach. I jeżeli go nie oglądaliście, to zachęcam Was serdecznie. Ja w swoim życiu mam tak, że jeżeli coś sobie powiem, że to zrobię, to prędzej czy później tak się dzieje. Czasem jest tak, słuchajcie, że ja już zapominam o tym marzeniu, że kiedyś miałam takie marzenie, ale okoliczności i te myśli, które przez cały czas gdzieś tam były u mnie z tyłu głowy, spowodowały, ściągnęły tą sytuację, że to marzenie się spełniło. I czasem dopiero po jakimś czasie myślę sobie, kurczę, przecież marzyłam o tym, jak miałam 5 lat, albo myślałam o tym, jak miałam 20 lat. Całą podstawówkę o tym mówiłam, nie wiem, gdzieś tam w gimnazjum o tym wspominałam. I ja tu na tym kanale właśnie spełniam swoje marzenia. Czytam Wam moje wiersze. Nie wydałam ich jeszcze, nie wydałam książki. A myślę gdzieś o tym, myślę. Wysyłam co jakiś czas gdzieś na jakieś konkursy z nadzieją, że... Z nadzieją, ale też, wiecie, z taką lekką obawą, bo ja nie wiem, czy już jestem w życiu gotowa na to, żeby po prostu ta moja książka poszła gdzieś tam w eter, albo nie wiem, żeby gdzieś ktoś tak, nie wiem, żebym była aż tak strasznie rozpoznawalna. Nie wiem, czy bym tego chciała. Ja myślę, że dużo rzeczy w moim życiu się dzieje troszeczkę w spowolnionym tempie, bo ja muszę do pewnych rzeczy dorosnąć i pewnie wiecie, o co chodzi, że niby chcecie dziecka, ale nie do końca czujecie, że jesteście na to gotowi. Niby chcecie wziąć kredyt, ale boicie się konsekwencji. Dopiero jak weźmiecie ten kredyt, dziecko się pojawi na świecie, nie wiem, kupicie wymarzony samochód, to okazuje się, że te wszystkie rzeczy, które były z tyłu głowy, te negatywne, te, które nas ograniczały, okazują się zbędne, że tak naprawdę, kurczę, mogłam już dawno to zrobić. Na pewno nie jeden, nie jedna z Was mieliście tak, że pomyśleliście o tym, czemu tak długo na to czekałam. I tak samo w obecnym moim życiu pomyślałam sobie, że i kręcę ten odcinek właśnie o tym, że marzenia trzeba spełniać. Trzeba spełniać najlepiej tu i teraz. Po pierwsze, też już to wspominałam, nigdy nie wiemy, ile czasu nam zostało tu na Ziemi. Gdyby dzisiaj był ostatni dzień, a Ty masz odłożone 20 tysięcy, odchodzisz, te pieniądze wykorzystuje ktoś inny. Może zbierałaś na podróż życia, może zbierałeś na super wypasiony samochód. Czasem te marzenia tak odległe mogą się już dla nas okazać, że nie doczekamy ich spełnienia. Natomiast nie wiem, czy też zauważyliście coś takiego, że dzielimy się na różne pokolenia. Teraz tak naprawdę mamy czasy, gdzie coraz więcej się o tym mówi, że jest pokolenie alfa, milenialsi i tak dalej. Jestem z pokolenia milenialsów i właśnie widzę to u siebie, że ja jestem bardziej otwarta na zmianę pracy, na rozwój, na szkolenia. Nie boję się wyzwań, chcę być doceniana. Nie boję się już spełniać swoich marzeń. I jeszcze kiedyś
kiedy byłam wychowywana przez rodziców z innego pokolenia, ich wychowanie, ich zachowanie i też mojego otoczenia. Wiecie, były pewne ograniczenia, były pewne stereotypy, były pewne rozmowy, które gdzieś właśnie siedziały nam też z tyłu głowy. Natomiast teraz, kiedy jestem już dorosłą, dojrzałą kobietą, która w swoim życiu naprawdę dużo przeszła, naprawdę, możecie mi wierzyć albo nie, ale nie chciałabym Wam życzyć, żebyście przeszli tyle co ja, bo obawiam się, że wiele osób by tego nie udźwignęło. Usłyszałam to wiele razy w swoim życiu. To nie jest tak, że ja sobie teraz wymyślam, o, będzie robić dramę. Nie, nie robię dramy, absolutnie. Natomiast naprawdę nieraz już w swoim życiu od bliskich, dalszych osób, koleżanek, kolegów gdzieś słyszałam, że kurczę, stara, jak ja bym to miała przejść, jak ja bym się poddała, ja bym, to tylko Ty mogłaś to znieść, tylko Ty mogłaś wyjść na ludzi, tylko Ty mogłaś być tu, gdzie teraz jesteś, ze swoim zapałem i podejściem, bo inne osoby by nie dały rady. To jest miłe, słuchajcie, kiedy osoby, które gdzieś tam Was znają, znały Was w Waszej przeszłości, nie wiem, podstawówce, gimnazjum, spędziły z Wami dłuższy czas w jakiejś pracy albo przyjaźniliście się z kimś, to, że te osoby doceniają to, te zmiany w Was, widzą też to, ile musieliście w życiu się natrudzić, żeby być tu, gdzie teraz jesteście. I kochani, właśnie do tego zmierzam. Ja jestem tu, gdzie teraz jestem, jestem zadowolona. Naprawdę, jestem zadowolona, że mam ten kanał. Czasem nie mam po prostu nawet czasu wrzucić tych filmików. Myślę sobie, Boże, znowu Was zaniedbałam. Ale ja robię mnóstwo rzeczy naraz. Ja już też o tym nieraz mówiłam, że ja po prostu robię mnóstwo rzeczy naraz. Ja jestem wielozadaniowcem. To jest też wada być może mojego pokolenia, ale tak jest. Po prostu ja robię mnóstwo rzeczy naraz, bo nie umiem robić jednej rzeczy. Ja po prostu robię swoją pracę, w której jestem zatrudniona, daję w niej z siebie 100% albo i więcej, w zależności od sytuacji. Nie zaniedbuję swoich obowiązków, staram się z nich wywiązać, bo ja podchodzę do tego, że jeżeli ktoś mi płaci i mam jakieś, są jakieś wymagania, ja podpisałam umowę, ja się na to zgodziłam, ja się z tego wywiązuję. Natomiast dodatkowo prowadzę swoje Instagramy, prowadzę grupy na Facebooku, prowadzę ten kanał, gdzieś tam piszę książki, piszę wiersze, piszę piosenki, spełniam inne swoje marzenia. Teraz też, jak już widzieliście w moich filmikach, zostałam przedstawicielem Thermomixa. Jestem już osobą, która również rozprowadza sprzęt i kosmetyki firmy Nuskin, więc ja mam już tyle na głowie, że ktoś by powiedział, niemożliwe, albo jedna praca mnie wykańcza. A ja mam tak, że im więcej robię, im więcej daję z siebie, tym więcej mam energii, tym więcej mam chęci. Dlatego z marzeniami albo z planami na siebie, na przyszłość nie ma co czekać. Jeżeli chcesz zadbać o swoją urodę, nie czekaj, jak się zestarzejesz, będziesz miała mnóstwo już zmarszczek, jak już będzie na to rada tylko jakaś operacja plastyczna czy botoks, gdzie wiecie, że jestem temu póki co przeciwna. Jestem, naturalnie tak wyglądam i dużo osób tak mówi, a bo Ty się tym nie musisz martwić, ale ja naprawdę dużo czasu, dużo pieniążków zainwestowałam w to, w dobre kosmetyki, w masaże twarzy, w sauny, w baseny, w ćwiczenia, w siłownię, po prostu dbam o siebie, nie jem byle czego, nie opycham się słodyczami, nie jem chipsów, raz sporadycznie na jakiś czas, więc ja cały czas dbam o to, o siebie, o swoje zdrowie, o swoją kondycję psychiczną, fizyczną. Więc no nie jest tak, że człowiek się urodził i on już będzie piękny do końca życia, on nie musi o siebie dbać. No albo taka się urodziłam, taka będę. Jeżeli patrzycie na kogoś ze zazdrością, to stańcie przed lustrem i odpowiedzcie sobie na pytanie, a co ja zrobiłam dla siebie? Skoro ta dziewczyna jest ładna, bo się umalowała, była u fryzjera, to stańcie przed lustrem i pomyślcie, co ja zrobiłam dla siebie, co ja zrobiłam dla siebie. Jeżeli widzicie kogoś w nowym samochodzie, nie myślcie od razu, że ktoś kradnie, po prostu usiądźcie przed lustrem i pomyślcie, co ja muszę zrobić, żeby mieć taki samochód, albo lepszy niż mam. Ile muszę odkładać, czy muszę zmienić pracę, czy lepiej zarabiać, czy poprosić o podwyżkę. Jeśli patrzycie na kogoś, że był na zagranicznych w czasach, nie myślcie, że to spadło z nieba, tylko pomyślcie sobie, ile ta osoba pracowała, że musiała na to odłożyć, że to nie spadło z nieba.
I jeżeli chcecie jechać na zagraniczne wakacje, odmówcie sobie czegoś, odłóżcie na kupkę, weźcie dodatkową pracę, weźcie kredyt 0%, jeżeli macie taką możliwość, bo nie polecam tych z procentami, żeby po prostu jechać na wczasy, wziąć kredyt. No trochę przesada, bynajmniej ja tak uważam, ale to jest tylko moje zdanie. Natomiast właśnie za każdym razem patrzcie w lustro i odpowiedzcie sobie, co ja dla siebie zrobiłam. Co zrobiłam, żeby polepszyć swoją urodę? Co zrobiłam, żeby polepszyć swój komfort życia? Co zrobiłam dla siebie? Dla siebie, nie dla wszystkich dookoła, nie dla bliskich, nie dla dalekich, nie dla przyjaciół, tylko pomyślcie o sobie. Czy ja spełniam swoje marzenie? Co mogę zrobić, żeby spełnić swoje marzenie? Kocham czytać, nie mam na to czasu, nie stać mnie na książki. Zapisz się do biblioteki. Chcesz zmienić kolor włosów? Idź do fryzjera, odłóż sobie na to, jeżeli nie możesz. Zaryzykuj, sprawdź, jakby to było, gdybyś spełniła swoje marzenie. Dobrym właśnie takim sprzętem, żeby też w moim życiu, widzicie, moje życie jest szybkie, moje życie gdzieś tam mnóstwo rzeczy robię, 4 konta na Instagramie, tutaj ten kanał, pisanie tych wierszy, piosenek, moja praca, dodatkowo przedstawiciel w jednej firmie, przedstawiciel w drugiej firmie, gdzieś tam rodzina, spotkania, przyjaciele, znajomi, to, tamto, tego jest mnóstwo. Więc żeby ułatwić sobie życie, to ja właśnie spełniłam swoje marzenie. Kupiłam Thermomix. Ale taki Thermomix można też sobie wypracować. Po co mi ten Thermomix? Kochani, po to, żeby ułatwić sobie życie. Gdzie w mojej pogoni, w moim świecie po prostu jest coraz mniej tego czasu, ale nie chcę zaniedbywać swojego zdrowia, nie chcę zmieniać swojej diety, nie chcę jeść byle czego na mieście, więc zainwestowałam w coś, co pomaga mi policzyć kalorie, pomaga ułożyć dietę, pomaga zrobić pyszny nowy deser, pyszny nowy obiad. Nie muszę nad tym się zastanawiać. Wrzuca mi listę zakupów. To nie jest tak, że ja wstaję rano i tam, wiecie, w kuchni: cześć, tu Thermomix, dzisiaj na śniadanie będzie. Wszystko już kupione. No nie, no Thermomix nie jest urządzeniem, które pójdzie sobie do sklepu na zakupy, wszystko samo gotuje, wymiesza, weźmie z lodówki i powie: gotowe. No nie, nie, nie. To nie jest urządzenie dla nieumiejących gotować czy niemyślących. Ja bardzo dobrze gotuję. Nie wiem, czy o tym Wam wspominałam, ale zresztą tutaj też są filmiki na idealne brownie, na tartę z kurczakiem, na sernik japoński. To wszystko sama robiłam. Modyfikowałam przepisy pod siebie, żeby były jak najlepsze. I Thermomix ułatwia mi właśnie życie. Pomaga spełniać marzenia. Nie muszę spędzać tyle czasu w kuchni, co do tej pory, ale jednocześnie po prostu ułatwia mi życie i powoduje, że mam więcej czasu dla siebie. Pomyślałam o sobie. To ja gotuję większość roku obiady. Ja przygotowuję różne imprezy, które są. Więc pomyślałam o sobie i zakupiłam urządzenie, aby ułatwić sobie życie. Przy okazji zostałam przedstawicielem, więc jeżeli Wy chcielibyście zostać przedstawicielem, odezwijcie się do mnie, powiem Wam, jak to zrobić. Jeżeli chcielibyście kupić Thermomix, też się odezwijcie. Naprawdę są super możliwości wzięcia na raty. Czasem nie ma co odkładać marzeń na potem, bo jest taki pewien cytat: piękny, a zarazem smutny. Nie odkładaj mnie na potem, bo potem mnie nie będzie. I tak może być, że wszystko, co odkładamy na potem, dobra, kiedyś sobie kupię, dobra, kiedyś na to zarobię, dobra, kiedyś pójdę do fryzjera, napiję się dobrej herbaty, kawy. Życie jest za krótkie, żeby wszystko odkładać na potem. Budząc się w wieku 70 lat, nawet, wiecie, z pchaną walizką pieniędzy, z super samochodem, świetnym domem, możemy usiąść i zastanowić się: kurczę, ja całe życie goniłem za tymi pieniędzmi, odkładałem, kupowałem. Dom był piękny, samochód piękny, ale nie pomyślałem o sobie. W tym wszystkim zapominamy o sobie, o tym, żeby to sobie ułatwić życie, o tym, żeby to swoje marzenia też spełniać. Po prostu cały czas gdzieś gonimy. Takie mamy czasy, takie jest życie, taki jest świat, że zaczynamy coraz więcej chcieć, zaczynamy coraz więcej gonić, coraz więcej wymagać i coraz bardziej podnosić sobie standard życia. Ale spełniając swoje marzenia raz na jakiś czas, nie popełnijcie błędu. Inwestując pieniądze w coś, co chcielibyście mieć, a ciągle odkładacie to na potem, nie zrobicie błędu, nie zrobicie nikomu krzywdy. Jedyne, co możecie zrobić, to pomyśleć o sobie. Kochani,
Zostawiam Was z tą refleksją. Życzę Wam miłego wieczoru. Tak mnie natknęło na ten odcinek i stwierdziłam, że po prostu go nakręcę, bo życie jest zbyt krótkie, żeby nie myśleć o sobie i nie spełniać marzeń.